Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz? Cure lab. Nie wiem. No, niech będzie Cure lab. Paczuszka od Łukasza napisał do mnie. Wczoraj? Przedwczoraj? Tak, jakoś tak, na dniach. Czy nie chciałbym sprawdzić chyba szampon z tego, co kojarzę? Chyba tak, chyba szamponik. O. No proszę. Zobaczymy. Ładna butelka. Fajny zapach. Konsystencja taka mleczna. Zapach świeży, cytrusowy. Ja uwielbiam szampony. Już mnie. No kurde, fajnie. Inne niż wszystko. Takiego szamponu jeszcze nie wąchałem. Tu tak bardziej w cytrusy idzie, naprawdę. Bardzo fajny zapach. Zobaczmy, jak tu jest z dawkowaniem. Powoduje poważne uszkodzenie oczu, jak stosować. Fajna etykieta. Czysto, schludnie, kurczę. No to jest akurat fajnie. 30-40 ml. Idealne proporcje. Dobrze. A tu co to dostałem? Nie wiem. A, to efer od nich. O, kurde. No będziemy badać. No śmierdzi jak teferek. Tak, czuć tutaj zasadę? No zdecydowanie. No zobaczymy. Dobra. Dziękuję bardzo. Mycie na zewnątrz, tak. Jakie tu są proporcje tego? Jak stosować? Silny produkt przeznaczony. 1 do 10, 1 do 20. Najpierw sprawdzimy standardowo. 1 do 25. Moja taka złota porcja, można powiedzieć. No dobra, fajnie. Dwa fajne produkty. Audi jeszcze trochę pojeździ, zabezpieczenia tu za wiele nie ma, więc TFR-ek będzie się mógł wykazać. Najpierw zrobimy w oprysku, później zrobimy w pianownicy i zobaczymy, co będzie, co z tego wyniknie. Na internetach ludzie chwalą ten TFR. Zobaczymy, jak się to u mnie przyjmie. Może jakieś porównanko zrobimy, kurczę, tak jak ostatnio z Clintel z Scarlabem. Pozdrawiam tutaj Łukasza Lisieckiego, który wysypał się za szybko, jeżeli chodzi o to porównanie, nadgorliwie. No wyszło jak wyszło, trudno, no co zrobić, no. No wyszło tak, że Karlap nie trzyma powtarzalności, no i co zrobić, no. I później te komentarze usuną, no szkoda, bo takie przedszkole, no ale dobra, jego wybór. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Ładnie, fajnie, podoba mi się, że jest tak schludnie, że nie jest nawalone wszystkiego. Rewelacja.